Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bezmienny. No i tak, jesteśmy z powrotem w Gotiku, w obozie Bractwa. No, w poprzednim odcinku byliśmy po prostu w orkowych cmentarzyskach, czy cmentarzysku, i mieliśmy się zgłosić do Kora Angara. Aha, tutaj. Nie znalazłem je. Może fortuną, handlarz ziołami Aha, musi bo mieliśmy zioła pozostać. przynieść dla tego, Zaraz. dla Kora Pośpiesz Angara się. też. Potrzebuję pięć. No Tak dobra. długo jak mnie to. Tak No to długo tak, jak mnie to. mamy questa, żeby ogarnąć 5 ziół uzdrawiających dla Iberiona. Się chyba nie Tutaj Kor Angar zgadzać, powiedział, że mówiąc, że możemy to je nie kupić u moje. Fortuna, To nie albo moje. możemy je zbierać na bagnie. Musisz uważać na to, co Myślę, że mówisz. kupimy je dla. Znaczy, kupimy je u Fortuna, bo tam łazić po bagnie to trochę nudne będzie. A tak to tutaj będą dość fajne questy jeszcze potem. Także dobra, kupmy je u Fortuna, tak jak powiedział Kor Angar, chociaż sam bym mógł się przejść i kupić, a nie mnie Chcę coś wysyła. ku... Czego szuka? Dobra, ma te 5 ziół. 120, no dobra, spoko. A zapłacę mu jakimiś mieczami. Gdzie mam? Sprzedajmy mu którąś z tych orkowych broni. One są jakoś tak mało warte. No dobra, 75. Dobra, dołożmy mu zbryłek, bo mi się nie chce już tutaj patrzeć. Dobra, 120, tak? Jest 120. No dobra. To mamy te całe zioła, które tam chciał. I zanieśmy mu. No i teraz będą ogólnie fajne questy, takie dość ciekawe. Poznamy też tą czwórkę tych takich przyjaciół, tam Diego, Lester, Milton i Dzisiejszy Gorn. bazar na nikim nie można polegać, od co? Ale na razie idźmy sobie zanieść te całe zioła dla To nie Kora mój Angara, problem. żeby uzdrowić Iberiona. Czekaj, lepiej się w nic Dobra. nie pakować. Myślałem, że to się skończyło Mam już już dawno wszystkie temu. Kolejny istniejące poziom. zioła dla Iberiona. Dobra Myślałem, że to się robota. skończyło już Iberion dawno zbudził temu. się na Kiedyś chwilę takie tuż przed sprawy twoim załatwiały przybyciem. się Na inaczej. chwilę mnie Powiedział było, nie coś? wiem, może Tak. jakieś 2 minuty. Powiedział, że śniący nie jest tym, za co go uważamy. Pod Nie żadnym było zbyt pozorem nie mądre. wolno nam go zbudzić. Myślałem, że to się Pozostaje nam skończyło już tylko mieć dawno temu. nadzieję, że dla To nie biednego mój problem. Iberiona nie jest jeszcze za późno. To nie mój problem. No to w te 2 minuty, jak nas nie było, Iberion już nie przekazał żyje. wieści. Nasz duchowy Musisz przywódca uważać na to, odszedł co w mówisz zaświaty. obcym. O nie. Nawet twoja błyskawiczna pomoc nie mogła zapobiec jego śmierci. Od razu I co teraz wiedziałem, że będzie? będą kłopoty. Zawsze ufałem Iberionowi. Tuż przed śmiercią kazał nam upatrywać Pogadajmy nadziei lepiej, ocalenia w nie planie może. ucieczki opracowanym przez magów No to wody. lecimy do magów wody w Dlatego takim powinniśmy razie. wesprzeć magów wody w ich dążeniach. Przyda się im kamień ogniskujący i almanach. Ale te Niektórzy, są jeśli wciąż w myślisz, rękach że... Korkaloma. A gdzie jest Korkalom? W gniewie zebrał oddział To się strażników chyba już takie świątynnych i sprawy wyruszył na załatwiały się poszukiwania inaczej. śniącego. Niech to szlak. Jak teraz odzyskamy kamień Niektórzy ogniskujący? nigdy się nie Zdaje nauczą. się, że kamień i księga są wciąż w jego laboratorium. Masz tu klucz do skrzyni. Czekaj, No lepiej się dobra. w nic nie pakować. No to pójdź. Aha, to ten jeszcze coś tutaj Jeszcze mówi. coś. Tak? Weź tę Od magiczną razu runę jako wiedziałem, że symbol będą naszej kłopoty. wdzięczności za twoje Aha, runa dokonania. teleportacyjna Pozwoli chyba. ci ona No w tak. dogodnej chwili Pogadajmy przeteleportować lepiej się na o czymś świątynny innym. dziedziniec. Dziękuję. Dobra, super. Mamy runę teleportacyjną do obozu Uf, Bractwa. tak. Nie będziemy musieli tu już łazić na nogach. Tylko się po prostu przeteleportujemy. Dobra, no Kiedyś to lecimy będą sobie takie do załatwiały się namiotu inaczej. Kor Kaloma po te, po tą, no, almanach i kamień ogniskujący. I wracamy do magów wody. Dobra. Tutaj jest namiocik Kor Kaloma. A jak was w sumie interesuje, to tak, spotkamy się potem jeszcze z Kor Kalomem. Ale to już później. No, jeszcze ochroniarz Kaloma został. Dobra, to tak. Jest kamień, jest almanach. A w tej drugiej skrzynce, co jest ciekawe? A zapiszmy sobie jeszcze gdzieś tutaj. A, ona jest na wytrychy, dobra. A, udało się. Receptura Kor Kaloma. Aha, to jest dla Dextera, dobra, teraz mi się przypomniało. Ale dobra, nieważne. Lecimy sobie do magów wody w takim razie. Do nowego obozu. I teraz chyba już będziemy mogli nosić ten ciężki pancerz najemnika, jak mi się wydaje. Dobrze.
ale nie wiem. Przekonamy się. Dobra, także lecimy sobie do nowego obozu. Potem już będziemy mieli zwoje teleportacyjne i runy, dzięki którym będziemy mogli się o wiele szybciej przetransportowywać tutaj między obozami. No i w sumie jak będziemy mieli dostęp do magów, to też można sobie ogarnąć dość sporo miksturek, które nam się przydadzą. Ale dobra, idźmy sobie już. Dobra. O, idź Beziu, idź. Tak z ciekawości, ile już mam punktów nauki? O, 34. Przydadzą się. Poziom 13. Szczęśliwa trzynastka. No, dobra. No to lecimy sobie z tą naszą szczęśliwą trzynastką do nowego obozu. No, chwilę nam zajmie ta podróż, no ale trudno. Jeszcze nie mamy tych zwojów i wszystkich run teleportacyjnych, bo jakbyśmy już chcieli się przeteleportować do obozu Bractwa, to jest dość bardzo proste. Wystarczy się wyposażyć tą runę, którą nam dał Kor Angar. No i użyć jej, tyle. To nie jest filozofia jakaś specjalna. Many mamy dużo. O, to kurde, taki łamaniec trochę. Więc możemy sobie używać tych run dowoli. Dobra. O, tam były gobliny wcześniej. Były, bo już ich nie ma. No i dobra. Widzę, że tu nikogo nie ma na razie. Znaczy, potworków ani nic. A no dobra. Nieważne. Ważne, że zmierzamy do naszego... Znaczy, do naszego jakby takiego obozu, bo jesteśmy członkiem obozu nowego. Jedynego słusznego obozu, tak sobie powiedziawszy, bo... No bo w starym obozie to tam się różne dziwne rzeczy dzieją. Ten obóz Bractwa to się okazało się, że w to, co oni tam wierzyli, czyli ten cały śniący i tak dalej, to się okazał demon, którego nie wolno budzić. No a w nowym obozie wszystko jak było, tak jest. Nic tam się nie psuje. No, także jest spoko. No i w sumie tam są najbardziej tacy rozsądni ludzie w tym nowym obozie. Tak można sobie pomyśleć. No i tak też jest, no. Dobra, trochę nam zostało jeszcze tej drogi. No, chwilę zajmie ta podróż. Nie ukrywam. No w sumie tyle, ile zawsze, no. Już dużo razy tam podróżowałem. Tutaj na odcinkach. Więc chyba wiecie, jak to wygląda. No to lecimy sobie, lecimy, lecimy. Lecimy, bo kto nam zabroni. I może dostaniemy ten ciężki pancerz najemnika. Tak mi się wydaje, że tam chyba po trzecim rozdziale, czy już byliśmy w sumie tam po trzecim rozdziale, ale teraz już powinniśmy raczej dostać ten pancerz. Chyba, że to dopiero potem? Nie wiem. Powiem wam, że nie jestem pewny tego. Aczkolwiek przydałby się ten ciężki pancerz. I to bardzo. O, jest kawalon. Czy myśmy go odwiedzali w trzecim rozdziale? Czy myśmy go odwiedzali? Chyba odwiedziliśmy go, bo nawet nie mam miecza przy sobie. Pokaż mi. Tak, odwiedziliśmy go już. Dobra, zostawię go w spokoju. Trzymaj się tam, kawaler. Ja idę dalej. Ale przyjdę do ciebie w czwartym rozdziale. Dobra, lecimy sobie dalej w takim razie. No i zobaczymy, co tu ciekawego znajdziemy. W tej naszej kolonii. No jest tu jeszcze pan myśliwy, poluje sobie. Także spoko. My sobie idziemy dalej. Oj. No dobra, już praktycznie jesteśmy na miejscu. No chwilę zajęła ta podróż, no bo jeszcze nie mamy tych przyspieszaczy.
No ale to tak zawsze jest, tak. W sumie do 4-5 rozdziału trzeba podróżować niestety pieszo i nie mamy żadnych miksturek, żeby to przyspieszyć. Niestety. No ale tam potem to już będzie lepiej. Jak mnie to nie dotyczy. Dobra, jesteśmy już w nowym obozie, zapiszmy sobie. Żeby przypadkiem gdzieś nie wejść pod jakąś teksturę i żeby nam się straciła cała ta podróż. I lecimy. Ciekawe, czy nas wpuszczą. O, jest Gorn. Stoi tutaj. Ciekawa sprawa. To nie było zbyt mądre. Co on ma do powiedzenia? Ach, to ty. Mój przyjaciel z obozu na bagnie Lester doniósł mi o twoich dokonaniach. Jak na kogoś, kto jest tu od niedawna, zaszedłeś całkiem daleko. Parę razy zaszedłem nawet na skraj własnego grobu. No dokładnie. Na ten bezi. Mam ważną wiadomość dla magów wody. W takim razie powinieneś zgłosić się do Saturasa, to najwyższy z magów wody. Jak go znam, siedzi teraz nad jakąś magiczną księgą, albo czymś w tym stylu. Ale no niezależnie od tego, jak ważne są wieści, które zaraz tam do niego pójdziemy. Strażnicy z górnego poziomu nie pozwolą ci się z nim zobaczyć. A nie mógłbyś się za mną wstawić? Ja nie, ale Kronos, strażnik Rudy, może udzielić ci pozwolenia na spotkanie z Saturasem. To pójdziemy do niego. Gdzie znajdę? Idąc stąd, trafisz na... Kronos przebywa zwykle obok kraty broń... Ale to nieco arogancki człowiek. Będziesz musiał go jakoś... Spokojnie. Jak to możliwe, że... A kto twierdzi, że... A, ja jeszcze się tego nie pytałem. Skąd mógłbyś wziąć taką ilość towaru? Naprawdę myślisz, że taką ilość... To znaczy, że uczestniczy... Nawet gdyby tak było. Rozumiem. Dobra. Do zobaczenia. Dobra, to lecimy sobie do Kronosa w takim razie. No i załatwiamy tą sprawę. No i przydałby się ten ciężki pancerz, tylko żeby mi go dali. Dobra. Najpierw pójdźmy sobie do Kronosa. Aha, miałem jeszcze pójść chyba do Mordraga, tam zameldowałeś mu to, co tam się dzieje. Z tym całym śniącym. Też sobie to zrobimy. Teraz sobie przypomniałem. W sumie nie wiem. A co, spróbujesz mnie powstrzymać? Nie! Zachowaj to dla siebie. Co, koleś mnie nie chciał wpuścić? Chłopie, ja jestem najemnikiem. Może? A ty szkodnikiem. Zawsze to samo. To się już więcej nie powtórzy. Dobra, jednak mu nic nie mamy do przekazania. Jeszcze nie teraz. Wieki jadło. Dobra. To idziemy do Kronosa. Strażnika magicznej rudy. A łazice, Kronosik. Zapiszmy sobie przed porozmawianiem z nim. Witaj. Mam ważną wiadomość. Cóż może być tak ważnego, byś miał przeszkodę? Cóż może być tak ważnego? Chyba to. Iberion. Duchowy przywódca Bractwa Śniącego nie żyje. Co? Jak to się stało? No to jest dość Bractwo ważne. Przeprowadziło rytuał przyzwania Śniącego. Wygląda na to, że Iberion nie był w stanie wytrzymać tak wielkiego obciążenia. To smutna wiadomość. Na Iberionie zawsze można było polegać. Ale to jeszcze nie powód, żeby przeszkadzać Saturasowi. Nie powód? Mogę przejść. Chłopie, a co może być powodem? Nie wiem. Guru zorientowali się, że oddawali cześć potężnemu demonowi z piekła rodem. Raptem doszli do wniosku, że śniący jest demonem? To mi wygląda na kolejny szalony pomysł ludzi z Bractwa, ale... Gdyby okazało się, że mają rację, cała kolonia znalazłaby się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Powtórzysz te informacje samemu Saturasowi. Najpięknie. On zdecyduje, co nam wypada czynić. Gdzie znajdę Saturasa? Wejdź na wyższy hasło brzmi Tetriandoch. Tetriandoch. Saturas znajdziesz przy wielkim... W zasadzie się sta... Mogę przejść? Najpięknie. Dobra, idź se, chłopie. No to tak, hasło brzmi Tetriandoch. Musimy sobie pójść. Tych magów całych.
No tam u magów też będzie taki pewien mag Riordian, u którego kupimy właśnie. Znaczy kupimy, można sobie też wziąć tak w sumie sposobem gotikowym. Kilka rzeczy. Dobra, zapiszmy sobie przed wejściem. I idziemy. Nikt. Tetrian. Nie, to nie. To, dobra. Hasło brzmi Tetriandoch. Zgadza się. Możesz przejść. No i pięknie. Dobra, to możemy sobie pójść od razu do Saturasa. W takim razie, o Nefarius to coś robi. No i dzień dobry, panie Saturasie. Saturas, mag wody. Witaj. Kim ty jesteś? Dobra. Mam ważne wieści z obozu Bractwa. Jeśli Kronos pozwolił ci mnie odwiedzić. Iberion nie żyje. Zginął podczas rytuału przyzwania śniącego. Iberion martwy? To złe wieści. Bardzo złe. Kto teraz przewodzi Bractwu? Czyżby ten zbyt ambitny, jadowity wąż, Korkalom? Nie. Kalom wyrzekł się Bractwa. Zabrał ze sobą kilku strażników świątynnych. Nikt nie wie, dokąd się udali. Jak to możliwe? Był najważniejszym członkiem Bractwa zaraz po Iberionie. No pewne był. Pewne wydarzenia uświadomiły wszystkim guru, że droga, którą podążali, była błędna. Ich rzekomy bóg okazał się niszczycielskim demonem. Pod wpływem śniącego jeden z guru próbował mnie zgładzić. Mimo iż kilka chwil wcześniej ocaliłem jego życie. Korkalom był jedynym guru, który nie chciał uznać prawdziwej natury śniącego. Właśnie dlatego opuścił obóz na bagnie. Rozumiem. Cóż, przynajmniej tutaj mamy trochę szczęścia. Kor Angar to dobry człowiek. Twardy, ale uczciwy. Jeśli ktoś może za... Dobra. Mam ten almanach. Oddajmy mu te rzeczy. Iberion wykorzystał go... Świetnie. Wiedza zawarta w tej księdze pozwoli nam na... Wezmę ten alman. Mam tu ten kamień ogniskujący. No, plus 500 ekspa za każde. Który może nas wyzwolić z kajdan niewolnictwa. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących, które wykorzystywano podczas tworzenia magicznej bariery. A my z pomocą tej samej siły ogniskującej zniszczymy wielką magiczną barierę. Ale czy do tego nie będzie potrzeba potężnego źródła magii? To prawda. Dlatego przez te... Jak zapewne wiesz, każdy kawałek rudy... To chyba dość ryzyko. Eksplozja energii magicznej może zniszczyć wyłącznie... No dobra, spoko. I co teraz z tym zrobimy? Co teraz? Nic. Najpierw musimy odnaleźć pozostałe cztery kamienie ogniskujące. Niestety nie trafiliśmy jeszcze... Dobra, mogę znaleźć. Mógłbym spróbować odnaleźć brakujące. Koniec końców, mnie też zależy... Muszę cię ostrzec. Te poszukiwania mogą się okazać. Konflikt ze starym obozem zaostrza się z dnia na dzień. Nie mogę ci... Będziesz zdany wyłącznie. Cóż, to mi nie pierwszyzna. Jakoś sobie... Twoja pewność siebie dobrze o tobie świadczy. Ale weź tę mapę. Jest dość stara, ale zaznaczono na niej ten zwój magiczny, pozwoli ci błyskawicznie przenieść się do naszego. No i mamy swój teleportacyjny. Na koniec powinieneś jeszcze porozmawiać z Riordianem. To człowiek, znajdziesz go w jego... Dobra, pięknie. Obyś wrócił. No i lecimy po kamienie w takim razie. Idziemy jeszcze do Riordiana. U niego się zaopatrzymy w kilka wartościowych miksturek. A zapiszmy sobie jeszcze na innym zapisie. Jakby tam, nie wiem, Z5 nie będzie. I lecimy do Riordiana. Siema, Riordian. Witaj. Co tam u ciebie? Przysyła mnie Saturas. Ach, o, 20 miksturek. Proszę, teraz możesz już... Witaj, Marku. Pokaż. No i zaraz będziemy w sumie to mieli. Ale w inny sposób, tylko poczekajcie. No jeżeli kogoś się da pobić, to znaczy, że jest dobrze. O. Dobra. No, panie Riordian. Dobra, teraz będziemy mogli się poruszać znacznie szybciej. Dobra, dzięki, Riordian. No, poczekajmy aż wstanie, zobaczymy co powie. Ja uważam, że jeżeli w Gotiku, bo na przykład w Gotiku dwójce, czy tam nawet w jedynce też, kilku handlarzy, znaczy kilku, dość sporo handlarzy ma na przykład ochronę, albo są nieśmiertelni, to ich chroni przed tym, żeby ich nie okraść. A jeżeli ktoś ma coś takiego jak na przykład ten Riordan, czy tam Wilk, czy coś, to uważam, że można. I że to jest celowe działanie. Także dobra. No to dobra, no to lecimy sobie dalej w takim razie. Idziemy do Limorze, da nam może lepszy pancerz. Chociaż nie jestem pewny,
Czy nie trzeba zrobić trochę więcej jednak, żeby dostać ten pancerz? Ale nieważne. Zapytajmy się. Witaj. Przydałoby. Najpierw musisz sobie na nią zasłużyć. Chciałbym dostać. Nie, jesteś... jeszcze nie mogę. Dobra, niestety. Dobra, broni dwuręcznej na razie. Nie musisz uczyć. Mogę ci pomóc z... Oj, siłej. No dobra, na razie. A ile mam w ogóle punktów? Tak z ciekawości. 34. Siły 55, zręczności 12, many 15, a chyba dostałem jeszcze miksturki jakieś od... Tak, bonus do zręczności 3, wypijmy sobie. Co byśmy... Dobra, bonus do siły. No i reszta to są takie zwykłe te miksturki. Dobra, to teraz mamy ile tego wszystkiego? O Jezu. To weźmy sobie może 5 punktów zręczności, tak żeby było równe 20. I do tego w sumie nic. Na razie nam się nic nie przyda. Witaj. Dobra. Możesz mnie... Mogę ci... Zręczności 5, dziękuję. I możemy lecieć. Dobra. No i tak już w sumie tutaj przygotowani. No wychodź, Beziu. No wychodź po tych schodach, chłopie, co ty robisz? Dobra, może wezmę skok z rozpędu. No jak wyleciał, dobra. No to tak, tak przygotowani możemy już lecieć, wyruszyć na poszukiwanie pierwszego kamienia ogniskującego. Myślę, że w tym odcinku zbierzemy sobie już jakiś jeden kamień, później w kolejnym kolejne trzy. No i dobra. Prześpijmy się. Sen dobrze ci zrobił. I lecimy po pierwszy kamień ogniskujący. Dobra, zapiszę sobie jeszcze. I tak. Zobaczmy sobie, czy mogę sobie założyć inny łuk. No, nie wiem, taki. Taki może. O! Długi łuk, spoko. No i pięknie. Długi łuk sam mogę założyć. I do tego jeszcze mapka od Saturasa. Najbliższy kamień, no to musimy wyjść z obozu, pójść w prawo ścieżką i tam powinien być gdzieś, dobra. To lecimy sobie. A tu ktoś idzie, a to Chipper, dobra. No i lecimy. Myślę, że w tym odcinku zdobędziemy sobie ten pierwszy kamień i na tym byśmy w sumie skończyli. Albo w sumie podejdziemy sobie tam do tego kamienia, a już zdobędziemy go w kolejnym odcinku, bo tak będzie bardziej chronologicznie, że tak powiem. A w kolejnym odcinku tam już myślę, że wszystkie kamienie pozbieram. I dojdę po prostu z powrotem do magów wody. Dobra, także udajmy się na razie tam do tego pierwszego kamienia. Ale zdobędziemy go już w kolejnym odcinku. Tak sobie myślę. No i dobra. Ten z tym łukiem nawet spoko wygląda, bo on taki dłuższy niż ten, co wcześniej był. Ten, co wcześniej był taki krótki. A ten już taki no wygląda dość spoko. Że tak powiem. Tak długo jak. A właśnie, po co ja się kurde męczę, jak mam te miksturki przyspieszające? Jeśli myślisz, że. Pierdziele, że ja o tym nie pomyślałem, dobra. No i pięknie. Teraz jak pięknie lata. Lata kurde jak. O, górski mech. Dobra, lecimy dalej. Czyżby tu coś było? Wygląda jakby to była jakaś grota. O, zębacze. Dobra, tutaj może sobie jednak już przestaniemy biegać. Tylko weźmiemy sobie kilka zębaczów na cel i sobie je zaatakujemy. Tylko żeby tak, żeby mnie pojedynczo zaatakowały. Bo one są dość silne. Dobra, tu już idą jakieś dwa. Dobra. Ten tu idzie. No dobra, zaraz się przekonamy, jakie one są silne. Myślę, że nie są jakieś mega silne, aczkolwiek... No to jest zębacz, to już jest trochę... No w sumie mamy je na 3 hity, a one też nam nic jakoś specjalnie nie robią. Możemy spróbować je trochę bardziej tutaj... No chodź zębaczu, chodź. O, idą dwa. Dobra, z dwoma sobie też poradzimy. Tak, prawie nic mi nie odejmują. Dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ło. O, te
Ten jak się... Dobra, zabity. I tu został jeszcze jeden. Dobra. Ło, i tam jest chyba coś mocniejszego. Tak, tam jest chyba... nie wiem w sumie jak się nazywa ta bestia. Dobra, możemy sobie w sumie trochę zdrowie poprawić. A dobra, nie zbierajmy tych kłów. One się i tak nam nie przydadzą. Nie tutaj, na tabie. Wypijmy sobie jedną ze 182 miksturek, które nam dał Riordan. Zapiszmy sobie. I lecimy zabić to, co tam siedzi. No, Beziu, nie atakuj powietrza, co to jest? A, ogar. Wo. Nie, słabe to. Dobra, nieważne. Lecimy sobie dalej, wypijmy sobie może tą miksturkę. Żeby nam to nie zajęło wieczności. I lecimy sobie dalej. A w sumie powiem wam, że teraz jak już mamy w sumie ten cały pierścień ochrony tam plus 10 do pancerza, tą zwykłą zbroję najemnika jest całkiem spoko. Całkiem spoko. Także dobra. Tutaj byśmy w sumie zakończyli już odcinek, bo tu jak wejdziemy to już będzie... będzie zbieranie tych kamieni ogniskujących, także ja się z wami żegnam. No i oglądajcie kolejny odcinek, bo naprawdę będzie warto. Będziemy zbierać te kamienie ogniskujące. Także ja się z wami żegnam, to jeszcze zapiszę. No i trzymajcie się do kolejnego odcinka, cześć.